film Tartoda Filca to z jednej strony emocjonująca, wciągająca historia, a z drugiej strony mamy ukazaną brzydotę świata. Mamy osobę, no, Lydię, którą tak naprawdę można pokochać albo znienawidzić. I obie te reakcje są jak najbardziej poważne, zawodowe i jak najbardziej docenione, bo Todd Fields napisał scenariusz z myślą o Kate Blanchett. On sam powiedział, gdyby ona się nie zgodziła w tym filmie wystąpić, nie byłoby tego projektu. W ogóle odrzuciłbym go, nie realizowałbym. Historia jest dosyć wciągająca, bo niby to jest w pewien sposób film, może nie biograficzny, dostajemy wycinek życia Lydii Tarr. Dowiadujemy się, no nie będę zdradzał fabuły, ale dowiadujemy się mniej więcej, co się z nią dzieje w danym momencie, bo ona już w tym momencie jest gwiazdą, jest no, jedną z najważniejszych postaci sceny dyrygenckiej światowej. Jest pierwszą kobietą, która dyryguje berlińską orkiestrą, mimo że tak naprawdę ta berlińska orkiestra jest grana przez drezdeńską orkiestrę, no ale jest w porządku jak najbardziej, więc mamy pokazany jej, no, kiedy tak, jest jak najbardziej na szczycie, kiedy jest jak najbardziej osobą, jedną z najbardziej poważanych na świecie. I historia tak naprawdę tylko nie skupia się na tym, ale dowiadujemy się, no, w pewnym rodzaju o intymnych sprawach, no bo tutaj jest oczywiście jej związek z inną kobietą. Nic nadzwyczajnego w świecie zachodnim. Wiem, Polska będzie bardzo podzielona, bo u nas fakt, że kobieta może mieć żonę albo że mężczyzna może mieć męża, no to jest rzeczywiście cały czas temat tabu, więc ten film na pewno podzieli ludzi, ale fabuła jest bardzo dobrze zrobiona, bardzo ciekawie opowiedziana. Todd Fields naprawdę pięknie to wszystko napisał. Zajęło mu to zaledwie 12 tygodni, ale relacje, które są ukazane w tym filmie, są dosyć trudne. No bo oczywiście mamy z jednej strony Lydię i jej żonę. Mamy jakieś tam, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście wypadają trupy z szafy. Jej przeszłość ją dogania. Mamy jej asystentkę, która no jak najbardziej nad wyraz sprawuje się dobrze. Mamy w końcu nową wiolonczelistkę i niby wszystko jest w porządku, ale okazuje się, że no nie, jest nagmatwanie tego, jest tego tak dużo, że w pewnym momencie nasza bohaterka może nie tyle, że nie radzi sobie z tym wszystkim, ale nie za bardzo wie, jak to ugryźć. Ja wiem, że to jest niemalże przeciwieństwo, no ale okej, w życiu zawodowym jest super, jest świetnie, bo to wiadomo, jest i książka, jest nowa płyta i pięknie rzeczywiście to wygląda, ale w życiu osobistym dowiadujemy się, że no osoby, no, bardzo często postrzegani artyści, którzy są genialni, tak ich postrzegamy, mają pewien swój świat, mają klapki na oczy i widzą jedno i pewne rzeczy no, do nich nie docierają. Pamiętam kiedyś wywiad Kevina Smitha, który powiedział, pracując przy jednym z projektów Prince'a, że ten obudził się o 3 w nocy i stwierdził do swojej asystentki, że on życzy sobie, żeby mu tutaj dostarczyć wielbłąda. I nie było postrzegania tego na zasadzie, jak to niemożliwe, ja jestem Prince i ja chcę. I tutaj również takie rzeczy mają miejsce. Nasza dyrygentka jest ekscentryczna, jest egocentryczna. Wszystko się oczywiście musi zgadzać i nie ma innej możliwości. I na to wszystko są jej relacje w życiu codziennym, kiedy trzeba dziecko zawieźć do szkoły. O, proszę bardzo, w szkole jest dziewczynka, której dokucza. Trzeba się z tym jak najbardziej zmierzyć. Tutaj mamy sąsiadkę, tutaj jest brutalna, szczera prawda i jak najbardziej podoba mi się to, jak to jest ukazane, nasza postać właśnie tej Lydii, ona jest, chciałbym powiedzieć, bardzo czarno-biała, ale to jest w ten sposób, że ją albo polubisz, albo znienawidzisz. Ja akurat stoję po tej drugiej stronie, ja nie byłem w stanie polubić Lydii. Według mnie jest to osoba paskudna, ale tak jak Kate Blanchett ją zagrała, no to naprawdę majstersztyk. No, wiem, że w tym momencie wyważam otwarte drzwi, mówiąc, o, Kate Blanchett jest rewelacyjna. No pewnie, że jest rewelacyjna. Ona jest super świetna, 2 Oscary i w ogóle mnóstwo genialnych ról. Nieważne, czego się nie dotknie, to po prostu jest dobre, jest piękne, jest cudne. Ale tutaj nawet tak na dobrą sprawę, no mamy, chciałbym powiedzieć w epizodzie, ale tak naprawdę tylko głosowo pojawi się Alec Baldwin, pojawi się Mark Strong, również dosyć dobry aktor. Nawet Sophie Kauer, ta wiolonczelistka, która no, nie jest zawodową aktorką, ona jest zawodową wiolonczelistką, ale kiedy okazało się, że będą taki film robili, poszła na przesłuchanie, bo akurat była zachęcona przez znajomych, przez przyjaciół, no i dostała się, a jak sama zresztą stwierdziła w wywiadzie, no nie jestem aktorką i uczyłam się aktorstwa od Michaela Caina, ponieważ gdzieś tam na YouTubie znalazła filmiki, w których Michael Caine uczy, mówi, jak rzeczywiście zagrać, no i to jej pomogło, bo rzeczywiście nawet ta jej Olga jest dosyć wiarygodną, nie dosyć, no bardzo wiarygodną. To wszystko zresztą
jest naprawdę pięknie ukazany. Mamy cudowne kontrasty, bo rzeczywiście z jednej strony mamy tutaj no, naszą Lidię, gdzie wszystko jest poukładane, wszystko musi być A do Z, każda książka musi mieć, ma mieć swoje miejsce, ma tylko i wyłącznie z tego wydawcy, Krawiec i tak, no, wszystko po prostu jest naprawdę zapięte, chciałoby się rzec na ostatni guzik i na to wszystko nakłada się tam brzydota Berlina, kiedy ona sobie biegnie w trakcie joggingu, widzimy te pomalowane gdzieś graffiti ściany, podrapane plakaty, mamy tutaj scenę w lesie, słyszymy krzyk. W tym momencie jest pytanie, czy to się dzieje naprawdę, czy to jest u niej w głowie, bo przez cały film właśnie taki motyw, że tak powiem, dźwięków się pojawia i coś jest na rzeczy, czy to rzeczywiście jest naprawdę, czy to jest u mnie w głowie. I tak do końca nie potrafimy ją zdefiniować, czy ta rzeczywiście Lidia, czy to wszystko się dzieje, a przynajmniej część tych rzeczy, dzieje się naprawdę, czy to tylko i wyłącznie u niej w głowie. Dlatego naprawdę oglądając ten film, to nie jest kino lekkie, łatwe i przyjemne. Naprawdę, to nie jest tak, że o, elegancko sobie siądę, jest piątek, nie mam co robić, pójdę do multikina i sobie obejrzę ten film i na pewno wyjdę z bananem na twarzy. Nie. Ten film skłania, zresztą jak większość tych filmów właśnie oscarowych, które teraz do nas wchodzą, a tak naprawdę za granicą, na zachodzie już jest dostępny na VOD, na Blu-rayu, bo swoją premierę miał dawno, dawno temu, ale jest to film, który sprawia, że trzeba się zastanowić, czy ja jestem dobrym człowiekiem, czy rzeczywiście nasze wybory są dobre. No, nigdy nie da się zadowolić wszystkich w 100%. Nie ma znaczenia, co byśmy nie robili. Zawsze ktoś będzie niezadowolony. Więc tak jest z tym filmem. Również, no, a właściwie przede wszystkim chciałbym rzec, muzyka w tym filmie odgrywa ważną rolę. I jeżeli będziesz mieć okazję wybrać kino, no, bo czasami akurat jest film grany w kilku kinach, ale jeżeli nie będziesz miał mieć możliwość, no to trudno, ale jeżeli masz możliwość, wybierz to z lepszym sprzętem, jeżeli chodzi o dźwięk, albo w domu, jak już mówiłem, film jest dostępny na, widzisz tutaj zwiastun jest, czyli jest już od października dostępny. Jeżeli masz możliwość, obejrzyj na dobrym sprzęcie, który ma świetne głośniki, albo najlepiej na słuchawkach, bo no już nie będę oczywiście wchodził w szczegóły typu zaczynamy ze ścieżką mono i potem twórca stwierdził, ok, będziemy dokładać kolejne ścieżki, będziemy zmieniać, ale cała muzyka, którą zobaczysz w tym filmie, oczywiście nie chodzi mi tylko i wyłącznie o jakieś tam podkłady, ale to co jest, to zobaczysz, że jest grane, czy to właśnie Lidia gra na pianinie, czy Sophie Kaur wiolonczela, czy orkiestra i tak dalej, to wszystko było grane i nagrywane na żywo. To, co zobaczysz w filmie, to jest dokładnie to, co Kate Blanchett słyszała, grając ten film, więc ona w tym momencie, to jest też przewaga, ponieważ ona nie odgrywała na zasadzie, teraz reżyser mówi, ok, no to tutaj puścimy taką i taką melodię. Nie, ona dokładnie słyszała to i jej reakcja była dokładnie do tej ścieżki, którą my później słyszymy w domu, czy tam w kinie. To nie ma tego, że rzeczywiście, nie, spokojnie, elegancko, potem wejdziemy do studia, zrobimy mastering, czy jak tam się to nazywa i będzie wszystko super. Więc tu też pokazuje, jak prawdziwie do tego filmu podchodzą. Sama Kate Blanchett musiała się, może nie nauczyć, ale przypomnieć sobie, bo z tego co właśnie tam wyczytałem na IMDb kiedyś dawno, dawno temu, nauczyła się grać na pianinie, ale od podstaw nauczyła się języka niemieckiego, więc rzeczywiście poświęcenie, nauczyła się jak dyrygować orkiestrą i kiedy widzisz właśnie tę orkiestrę i Kate Blanchett dyrygującą, to ona naprawdę to robi. To nie jest tak, że poświęciła dużo, dużo czasu. Mam tutaj nazwisko węgierskiego dyrygenta, który pomagał, nie będę nawet próbował wymówić jego imienia, nazwiska, bardzo mi przykro, ale niestety tak to jest, ale ten film nam pokazuje, że no, życie bywa wredne, bo nawet jeżeli próbujemy być najbardziej wierni sobie, nawet próbujemy robić to, co w naszym mniemaniu rzeczywiście jest słuszne, tak powinniśmy postąpić, zawsze wydarzy się coś niespodziewanego. Bo rzeczywiście w tym filmie no, mamy dużo więcej tragedii niż pewnie życie obdarza nie jednego z nas. I Kate Blanchett nam pokazuje, że mówi się po angielsku, jeżeli życie daje ci cytrynę, zrób lemoniadę, tak? No w jej przypadku było tak, że życie dawało jej cytryny i jak okazało się, przykroiła tam w środku nie ma nic, że stara się, próbuje i jest to bardzo fajne studium od zera do bohatera albo od bohatera do zera, to już zależy od tego,
jak sobie na to popatrzysz, ale muzyka w tym filmie jest zawsze na pierwszym miejscu. Nieważne, co by się działo, bo rzeczywiście różne historie są opowiedziane, muzyka jest najważniejsza. Patrzymy na świat oczami Lidii, dzielimy te jej obawy, bądź nie, to w zależności od tego, jak już mówiłem, jeżeli kupujesz, że ona jest super świetna, pozytywną postacią, jeżeli ją polubiłeś, no to wiesz, jak na to patrzeć, a z drugiej strony masz osoby, które nie identyfikują się z nią, chociaż nawet tak do końca nie trzeba się identyfikować, żeby ją polubić, możesz po prostu stwierdzić, nie, dziękuję bardzo, mi jej postać się nie podoba, nie odpowiada mi to, co ona robi na ekranie, jak ta jej postać jest zrobiona. Zrobiona jest świetnie, to już mówiłem wcześniej, więc aktorsko ten film się naprawdę, powiedzieć, że broni, no to mało powiedziane, fabularnie również. W ogóle to jest pierwszy film, 2022 rok, bo oczywiście premiera była w zeszłym roku, ale pierwszy film Todda Filca od czasów małych dzieci, czyli minęło 16 lat od czasu ostatniej jego produkcji, a i tak studio mu zawierzyło, bo stwierdzili, słuchaj, nie interesuje nas, jaki będzie temat filmu, nie interesuje nas, jaki będzie gatunek, jak długo ten film będzie trwał, kto w nim wystąpi. Masz jak najbardziej dowolność, ważne jest tylko tyle, ażebyś nie przekroczył budżetu. Jeżeli zmieścisz się, może to być horror, może to być komedia, może to być sci-fi, a może to być animowany musical, tylko i wyłącznie od ciebie zależy. I to też pokazuje, że Todd Field ma wyrobioną markę i studio mu wierzy i studio miało rację, bo w tym momencie film jest nominowany w kilku kategoriach do Oscara. Bardzo mnie to cieszy. On oczywiście dopiero teraz wchodzi do kin w Polsce. No, jakoś tak się niestety przyjęło, że głównie te właśnie filmy, które mają być brane pod uwagę względem oscarowych nominacji w Ameryce, wchodzą do kin, powiedzmy, październik, listopad, grudzień, żeby krytycy, żeby osoby z Akademii właściwie miały je świeżo w pamięci, no i potem mija jakieś 2-3 miesiące, dostajemy je w Polsce. Tar akurat ma premierę 24 lutego, więc jeszcze przed Oscarami zdążyliśmy i muszę powiedzieć tak, jak najbardziej polecam ten film, bo naprawdę jest to kino, które, chciałbym powiedzieć, cię zniszczy, albo staniesz się mocniejszą osobą, ale rzeczywiście jest to film, który sprawi, że inaczej popatrzysz na pewne rzeczy, na pewnych ludzi, na pewne wydarzenia. Uświadomisz sobie na pewno kilka aspektów, może nie twojego życia, ale sąsiada, czy powiedzmy, jak to wygląda. Więc ja ten film zdecydowanie polecam. Jest to kino, które nie to, że można zobaczyć, które trzeba zobaczyć. Jeżeli jesteś fanem dobrego kina, to jest to coś pięknego, naprawdę coś, co warto zobaczyć. Ja akurat oglądając ten film już zapomniałem w pewien sposób, jak można cieszyć się oglądaniem filmu. Naprawdę po latach, po dekadach, ale powiedzmy po obejrzeniu wielu ostatnimi czasy beznadziejnych horrorów, po tych wszystkich Marvelach, których aż do zatrzęsienia dostajemy ostatnimi. No mówiąc Marvela, oczywiście to jest wielkie uproszczenie, ale rzeczywiście w końcu dostajemy film, który jest prawdziwy, który bardzo mi się podoba i nieczęsto to mówię, bo to nie jest film, który będę chciał w niedługiej, niedalekiej przyszłości obejrzeć ponownie. Zanim, o, elegancko, rzeczywiście obejrzałem, jeszcze raz sobie go zobaczę i jeszcze raz. Nie, to nie jest taki film. Obejrzenie, oglądanie tego filmu to jest jak wydarzenie, że włączasz, coś się dzieje i przeżywasz. Dobrze, że czasami, właściwie powinno być jeszcze częściej, ale że dostajemy takie filmy, które sprawią, że zatrzymamy się, zastanowimy, cytując jednego z klasyków, zatrzymaj się i powąchaj kwiatki. Czasami rzeczywiście trzeba tak zrobić, dlatego jak najbardziej polecam film Tar Todda Fieldsa. Kate Blanchett jest niesamowita, Sophie Cower, no, cudowna, widać, że cudowna wiolonczelistka. Chciałbym powiedzieć, że w tym filmie się nie zgadza, no ale nie znalazłem rzeczy, która się nie zgadza. Wszystko mi się podobało. Rzeczywiście oglądam ten film i banan wchodzi na twarz i mam nadzieję, że więcej takich filmów dostaniemy. Wiadomo, że Oscary już za niespełna 2-3 tygodnie, więc jeszcze pewnie kilka takich fajnych premierowych perełek. No mam nadzieję, ażebyśmy dostali. A jeżeli kochasz, jak najbardziej, kochasz takie filmy, takie recenzje, to sprawdź tę listę, bo tutaj jak najbardziej, takowych jest całe mnóstwo.